Cześć, siemaneczko, z tej strony Ferguson Kerr. Witam u mnie na kanale w nowej serii, bo już można powiedzieć stary, bo to drugi odcinek Call of Duty Vanguard. Moi drodzy, po pierwszym odcinku jesteśmy po takim małym wstępie. Chyba to się już wszystko zaczęło. Tutaj ostatnio zginęliśmy od razu, bo nas zamordował pies. Muszę pamiętać, że tutaj jest też ten cios. Mieliśmy porwać pociąg do Hamburga i też tak zrobiliśmy razem ze swoimi ziomkami, kompanami, czyli ekipą, która została wybrana, aby tutaj wbić się, jak to powiedział jeden z tamtych kolegów, tam, więc tam się też wybierzemy, więc nie pozostaje nic innego, jak zaprosić was do oglądania i zobaczyć. Ok, tutaj na tabie zinflirtuj bazę u botów. Ok, brzmi to nieźle. Chryste! Co Chryste od razu? To do roboty! Rozwalmy ich! Dobra, i czy my będziemy całą grę tak razem z tymi ziomkami grać? Ej, to są ziomki w ogóle! Oni nas nie widzą! Nie mam na to czasu! O nie, po... No to po co strzelaliście, debile? Dobra. O kurde, ale wybuch. Nie widzę gdzie, jest strasznie mega ciemno. Mam nadzieję, że dobrze skonfigurowałem obraz HDR. Tam widziałem jeszcze jednego gdzieś. Skądś jeszcze tutaj pieron. Dobra, nie wiem gdzie. Podejdźmy sobie troszeczkę, przeładujmy reload the gun. Dobra, ja będę przechodził cały czas sukcesywnie do przodu i próbował ich powoli wybijać tutaj. Tam widziałem jednego. Nie dostał, ale dobra, poprawiliśmy się. Tutaj chyba będzie za ścianą jeden. Nie. Dobra, clear. Kurde, oni jeszcze zdążyli wyrzucić broń. Granat. Snajper jest na daleko. Not fucking fair. Wejście jest za stacją, za tymi torami. Przejmijmy papiery, zanim szkopi się kapną. Jest jakiś bardzo mocno ciężki karabin, ale nie chcę go, bo... Będę cię osłaniać z tego wagonu. Dobra, pokaż nam cele. Dobra, chyba... Nie, pozycja. Dobra, lecę tam. Dobra, leci pies. Musiałem go niestety zabić. Jaki reload? Kiedy reload? Jak ja teraz... Czekaj, ja tutaj teraz mam akcję. Okej, okay, powiem wam, ładnie wchodzą headshoty na razie, no. Dalej odnoszę wrażenie, że jest dość... Bardzo mocno i bardzo szybko tracimy życie. Wiecie, który by mi się przydał? Ja lubiłem grać, ja nie wiem jak nazywałem się te karabiny, nie znam nazw. Ale ten taki jak ala taka snajperka. Jednostrzałowy, by mi się bardzo dobrze strzelało. I przede wszystkim muszę uważać na te psy, bo one naprawdę są groźne. Dobra, szybki reload. Tam jest ten snajper. Jak mam go zdjąć? On nie chce zginąć, dobra, jednak zginął. Dobra, osiągnęliśmy punkt kontrolny, więc w razie czego... W razie śmierci... Dobra, tam mam jakiegoś granata, nie? To rzućmy może jakiegoś takiego taktycznego. O kurde, ale dostałem mocno, mocno. Dobra, zginął. Ej, te wskoki, kurde. Full auto śmierci. O nie, leci pies. Dwa, nie. No,
to może być problematyczne, jeżeli chodzi o... Tam jest jeszcze na daleko? Tu jeden, tam drugi. Lecimy, lecimy! No lecimy, lecimy. Jakie oni tu mają karabiny? Bębenkowa, czy ja mogę go zamienić zamiast pistoleta? Pistoleta, kurde. Tak. O kurde, dobra, tam nie mam amunicji. Dobra, zobaczmy, co tutaj oni mają. Dobra, przebiegnijmy się może tutaj. A, dobra, mamy tutaj to. A do tego mamy 14. A przydałaby się jakaś ammunition. O, ja nie wiem, czy ja o tym nie gadałem. Kar. O, bierzemy, tak. Kar jak najbardziej. O tym je. Panie to. O, nic nie. Chciałem powiedzieć właśnie, że nic nie wybuchło. A jednak. Dobra. Pomyliłem sobie klawisze. Można takie rzeczy robić. Ten guzik wygląda, jakby można było go wcisnąć, ale niestety nie. Dobra, mamy amunicję. Tutaj na nich nic nie ma, nie wiem, trzeba się troszeczkę porozglądać, zanim gdziekolwiek pójdziemy. Volkssturmach. Dobra, mamy to, na razie będziemy strzelać, bo się nią dobrze pruje, więc po nim coś mieliśmy? Nie, pokaż cele. Tam jest 24 metry od nas oddalone, więc idziemy na razie. Dobra, może z tego. Jackson, otwórz drzwi! To co mnie straszysz? Okej, okay, jakaś miejscówka. Zaraz ją tutaj przebadamy. Zbadaj. Feniks, musimy być blisko. A nie do końca. Szwaby przenoszą ładunek na okręt podwodny. Widzisz tych wiozących skrzynie? Założę się o wszystko, co mam, że to nasz cel. No kurde, znowu łódź podwodna. Czas niedawno w Wolfensteinie się bujaliśmy. Nie. Coś tu nie gra. Arturze. Te dokumenty zawierają największy sekret III Rzeszy. A trzymają je tu. Na kompletnym zadupiu. No i? To bez sensu. To jakby wystawiać klejnoty na ganek. I to pod okiem kilku strażników. Tego miejsca powinna strzec cała niemiecka armia. Chyba, że to jest jakaś podpucha. Nie tylko i oni wiedzieli. Pojęcia, czym jest ten Feniks. A, więc naziści ukrywają go przed swoimi? Możliwe. Ci, którzy o nim wiedzą, muszą być bezlitośni. Tak. I po to mamy broń, by do nich strzelać. Skończyliście? Tamte akta lada chwilę odpłyną, wsiną dal. Wy troje. Och, wsiną. Idźcie na kładkę i naróbcie hałasu. Łeb, Nowak, za mną. Ja myślałem ogólnie, jest pokazane tutaj, że jest nas sześciu. Ja odnosiłem wrażenie, że po prostu będziemy we czwórkę grali, ale dobra, co my tutaj mamy? Okej, okay. Jeszcze się chcę rozejrzeć, czy nie ma jakichś znajdziuszków. Nic więcej, gra nam o niczym za bardzo nie mówi, więc na razie idźmy. Och, chyba raczej to nie jest jeszcze prolog do gry, nie? Nie pamiętam, czy w tamtym poprzednim, czyli w Cold War, jak to wyglądało, czy od razu była rzeźnia, czy dopiero gra się dopiero zacznie po chwili. Dobra, nie wiem, co mam zrobić teraz. Zabezpiecz dane Feniks. Widzę ruch! Kurde, tam gdzieś ktoś chyba był. Nie widzę więcej osób. Ale te celowanie jest... Ale no strzelaj, Herman! Dobra, teraz mi się udało zabić. Przeładujmy sobie, mamy 25... Dobra, tam padł. Może schowajmy się... O, coś tutaj... Halo, coś tutaj było lepszego? Ruch w przodu! Dobra, nie widzę nikogo. O, idziemy, tam leży goleś. Nie dostał. Oczywiście, że nie dostał. Ale teraz poprawiliśmy. Tam wygląda chyba główkę, co? Nie, to chyba nie koleś. O kurde, to przeładowanie jest mega długie. Dobra, nie pozostaje nic innego jakiś przed siebie. Kurde, granat. Nie chcę ginąć jeszcze, to nie jest ten moment.
A tu mamy skrzynkę z ammo. Tam jest snajper, kurde cholera, gień. A rzuć im tam granat, o kurde, ale przysmolił. To ten granat z takim opóźniaczem. Dobra, poprawimy mu jeszcze bańkę. O sojuszniczy, to jak stoisz mi człowieku? Ole, zebrałem na mordę. No, będzie trzeba tutaj się dobrze skupić nad tym, jakimi brońmi będziemy chcieli grać, bo jeżeli chodzi o te... Mam mało pocisków. Dobra, tamten nie żyje. Dobra. Dobra. Dobra, mamy snajperkę. Bardzo mi się to podoba. Bo nie wiem, gdzie teraz oni kurde są. Widzę ruch! Reload, reload, kurde. Ile tych kurde pocisków tam? Ruch w przodu! Ale ta... Ale ona faluje. Dobra, ty padł. Następny jest. Uderzyliśmy w gniazdo szerszeni. Tym razem przynajmniej nie ma min. Zbyt długie te przeładowania, kurde. Szybko! Dobra. Nie straćmy tych dokumentów! Ora, musimy się przesuwać chyba sukcesywnie. Idziemy do przodu, tam do góry jest kurde, snajper do mnie wali. Cholera. Nie mam już granata. Szybko, okręt zaraz odbójnie. No. No to jest mój, kurde. Dobra, umarł, o nie wierzę w to. Dobra, to... Nie no, dobra. Do trzech razy sztuka, nie? Jest też możliwość załatwienia ich w inny sposób. Dobra, nie no, kurde. Są na otwartej przestrzeni! Trzeba ich rozwalić, jak to kurde przystało na prawdziwego żołnierza, a nie się pieprzyć tym. Trzeba pokazać teraz kurde. Mo tu rozpierdziol. Lecimy! Dobra, żeby nie osadzili tego RKM-a, czy co to tam jest? Dobra, tu. Dobra, proszę do mnie jeszcze nie strzelać. O nie, już go osadzili. Strzelaj! Ej, zablokował mnie mój ziomek. Szybko! Nie. Ej, no nie wziąłem sobie, kurde, za wysokiego poziomu, no. Dobra. To do czterech razy sztuka. Dobra, ja muszę po prostu chyba iść do przodu. Oni będą mnie też na pewno jakoś wspierać. Oto oni są też. Uderzyliśmy w gniazdo szerszeni. Tym razem przynajmniej nie ma min. I ten dalej tam żyje. O, tu jest do góry gościu. Czemu oni mi nic nie pomagają? No cholera. Dobra, niech nam się trochę życie odreguje. Dobra, nie no, teraz przechodzimy to. Za nimi!
Ale żeby nie rzucili, tylko tam ten jest, okej. Okay. Pad. Dalej, dalej! Dobra, nie trzeba nie... Dobra, leci granat, czym to odrzucić? Kurde! Nie widzę go, kurde! Wychyli się i jest ten trup. Szybko! Okręt zaraz odpłynie! Tam kurde z koleś. Dobra, granat biorę. Okej, okay, teraz się w miarę udało. O cholera, sam wyrzucił. Nie wierzę w to. Czemu on mi rzuca te... Kończy nam się czas, okręt zaraz odpłynie. Dobra, lecimy, lecimy. Mam mało amunicji, to bardzo mało. Na razie jeszcze sobie nie potrafię ogarnąć tych guzików do końca, bo raz mi podnosi broń, zmienia mi ją... Próbuję uciec! Ej, dobra, nie, nie gińmy, nie gińmy. Nie wiem, czy mam jakiś czas. Wychodzą! O kurde. Żeby tu granat rzucili, czy mi się tylko wydawało? Kurde, oczywiście skończyła mi się amunicja. Ten jak tam pruje. Dobra, widzę. To ciało, kurde. O nie! Wyrzuciłem granat! O nie wierzę! Musimy się przebić! Ja nie mam za bardzo... Dobra, to mój, okej. Okay. Nie mam dalej amunicji. No dobra, to musimy podnieść teraz to. Musimy złapać tę łódź! A nie, dobra. Łódź jest w następnym doku. Już blisko. Sorry za to kaleczenie, ale jest naprawdę ciężko. Widzę ich. Uważaj, czy to będzie lepsze? O kurde. Nie trafiłem go. Dostał teraz czy nie? Szybko! Nie straćmy tych dokumentów! Dobra, biegniemy, bo jest lipa. Koniec szwabów! Widziałem, jak ładują skrzynie na okręt! Osłaniajcie nas! Wchodzimy na pokład! Powodzenia, dzieciaki! Poszukam nam wyjścia! Kurde, skąd on to gada tam? No przyznaję, że trochę zlamusiłem to ta... O, smarownica. Dobra, 26. O, trzeba standardowo się jeszcze trochę wczuć. Mam nadzieję, że już tutaj będzie mogli wejść. Czy jeszcze będzie jakaś bezpośrednia walka z nimi? Nie no, chyba już powinno być git. Dobra, wchodzimy. Sami się z siebie chcę śmiać. Ja zapomniałem, że też włączyłem prawie najwyższy poziom. No gdzie? Ten tamten zginął? Musimy zatrzymać ten okręt. Szybko, nie możemy się zanurzyć. Ale do... No jak tak będę to ginął co 5 sekund, to raczej to nie będzie spoko. Ciężko, cholernie, cholernie. Dobra, gdzieś tu była amunicja jakaś do podniesienia? Nie ma. Szybko, nie możemy się zanurzyć. Co
cofnąć się, do tyłu! Załatwić ich! Brak amunicji, super. Richard, osłaniaj nas! Ja nie znaju. Mi jest broń potrzebna teraz. Musi być sterowny. Otwórzmy ten błast. Trzymaj się blisko. Dawaj, otwieramy Hermont. Rzucam granat. Czysto. Po jajcach. Nie żyją. Zdążyłem to zauważyć. Właśnie tam. Kingsley. Kurde, Kingsley taki dość... Dobra. Okej, mamy amunicję. Wiecie co? Zmienię sobie na pojedynczy strzał, żeby nie rozrzucać, bo jest naprawdę biednie z amunicją, jeżeli chodzi o to. Nowak, znasz się na zamkach. Czyń honory, dobra? Dobra, będziemy mieli jakąś opcję z tym, żeby to otworzyć? Otwórz skrzynię? Będziemy... Czy on po prostu ją otworzy i tyle. Arturze... Popatrzcie, kurde, fajnie to wygląda. Pora ruszać! Już! Nowak, pomóż mi! Granat, uwaga! O kurde! Nowak! Nowak! I think we are all dead. Dobra, mamy punkt kontrolny osiągnięty, moi drodzy. O nie. Ruska. Brytyjczyk. Australijczyk. I jeszcze to. Dalej, skończ z tym. Jak wspaniale. Czy to Brytyjczyk? Jestem z Cambridge, to widać. Za... Czterech, albo ich sześciu? Tak. Rujnować czyjś wieczór. Czwarta sonata Beethovena ma piękne. Lecz trudne fragmenty. Chciałem się skupić na nich. Nie na was. Czy ten murzyn wydaje wam rozkazy? Tak, bo jest wolność. I go słuchacie. Sie wissen, wie es ist, von einem schwarzen Befehl entgegenzunehmen. Es spricht auch Deutsch. A, to umie jeden język więcej od ciebie. Proszę. Śmiało. Nadreński akcent. Pewnie jesteś z Neustadt. Za okupacji widziałeś francuskich żołnierzy, takich jak ja. Nosili otwarcie broń. Brali kobiety. Kiedy mówisz, to właśnie słyszę. No. Urocze. Znów was mamy. Słyszysz to? To my znów was bierzemy. 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 Cóż za ciekawy dobór słów. Już ci mówiłem. Dalej, skończ z tym. Tak. Tego pragniesz. Poświęcić się dla nich. By być dowódcą. Ale ja nie dam ci, czego chcesz. Wręcz przeciwnie. Ej, czemu mi się dostało? Wypudłe kudle! Na to wszystko! Zasługuję! Dlaczego mi się oberwało? Czy my jesteśmy tutaj też Polakiem? W sensie... Bo niby... No nie wiem, dobra, nie będę rozkminiał.
pozbyć się go. Reszta do ciężarówki. Petrowa. Czyżby teraz zaczynała się dopiero gra? I to był prolog? Nie, dobra, żartowałem. Jezu Chryste. Taki los. Ludzie tracą życie, jak góra daje dupy. A z jakiej racji winisz Artura? Bo to przez niego i przez Wade'a. Ten skurwiel porzucił nasz oddział. Masz rację co do Wade'a. Jak znowu się pokaże, to osobiście go zatłukę. O tak, obwiniajmy siebie nawzajem zamiast Niemców. Dobrze gadasz. Mierzkę mózgu jego. Nasze jego słodnia silno postradało. Chcesz mi tym zaimponować? Spokojnie. Kurde, i po rusku? To nic nie zmieni. Freisinger i tak nas pozabija. Freisinger? Nazista. Ten, który zabił Nowaka. To twój stary znajomy? Owszem, znamy się. Ta, to co was pieprzyś tak na... Freisingera! Zabili nas. Artur, to już koniec gry. Wyciągnie. Co, bo to twój kumpel? Nie zawsze nim był. Ale widziałem go w akcji. Ludzie giną. To wojna. Czyli to będą cztery fronty, będziemy grać czterema tymi? Jest dokończyć misję. Ale to nie jest takie łatwe, gdy masz na sobie jego krew. Co musi rozumieć, co znaczy stracić swoich. Jakie to uczucie, gdy ufając ci, idą na śmierć. Jest tylko jeden sposób, by się przekonać. Ja swoją okazję miałem podczas D-Day. Marvelous. Słuchajcie! Do świtu mamy czas, by osiągnąć nasz cel. I zdaje się, że Szwaby już o nas wiedzą. Mamy jedną z pewnością szansę, by zniszczyć artylerię na brzeżu. Nie zawiedźmy, bo z jutrzejszej inwazji nici. Szkoliłem was do tego. Bądźcie lepsi od marynarki. Zdobądźcie schrony. Zniszczcie ich działa. I wystrzelcie flary po skończonej robocie. Dobra, to wszystko. Wiecie co robić. Powstać! Wpiąć się. Dobra. Czekać. Widzimy się na dole. Mi się spalił spadochron. Czy możemy tym jakoś sterować? Nie. Nie rozkładaj drugiego, bo ci drugiego sfajczą. No, wpadliśmy czy tak czy siak do wody, więc... Gosiu się w 3 sekundy utopił. Zgubiliśmy broń. Dobra, ja nic nie mogę robić. Czyli standardowe Call of Duty. Budzimy się. Dobra. I to jest kolejny moment, moi drodzy, gdzie tutaj się rozstaniemy, bo jest to pierwszy nasz tak naprawdę... to będzie nasza pierwsza taka misja głębsza w tej grze. 29 minut, akurat tak fajnie się złożyło. Czyli mocny początek rozpoczęty. A ja tutaj przerywam, żebym mógł skupić myśli i zobaczyć, jak dalej się potoczy gra. Szkoda, że straciliśmy Nowaka. Nas tak naprawdę, którzy zaczęliśmy tą zabawę. No i co? Mam nadzieję, że będziecie w kolejnych materiałach, gdzie będziemy poznawać i roztoczyć wojnę z wrogami nam. Pozdrawiam was. Cześć.